Cześć, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z One Hour One Life. Jak wiecie, już od dwóch odcinków żyjemy w tej jednej wiosce, starzejąc się, to jest wioska przy pustyni. Pomagamy przy farmie, staramy się tą wioskę utrzymać zbilansowaną przy życiu. Niestety teraz mamy troszkę problem, bo brakuje nam seedów do marchewek, bo ktoś te powyrywał, chyba. Tak mi się coś wydaje. A może nie? Nie wiem, co tu się stało, bo ja na chwilę stąd poszedłem, jak kończyłem ten odcinek. Teraz tutaj wracam, a to nie widzę nasion żadnych. A bez nasion to my będziemy mieli tutaj spory problem, tak wam powiem dosyć. Naprawdę, bo skończy nam się farma. On coś mi tu gada. On nie chce tu mieszkać. Już dłużej. Miejsce się. Powiem mu, że I feel you, bro. On mi chyba rzeczy zostawia. Dobra, wezmę sobie. Ej, dał mi plecaczek. I teraz mamy pełne ubranie już. To chyba jest lepsze niż to, co miałem wcześniej. To jest sealskin. To jest ogólnie ubranie z foki. Kurde, na starość się zaopatrzyliśmy. Dobra, ja ten muflon hide założę na jakieś dziecko. Chodź tu, dziewczynko. Ty jesteś dziewczynka? Dobra, dam to jakiejś kobiecie. Chodź tu, Mimi. Chodź. Ona ucieka przede mną, ja chcę jej dać ten. Ej, no kurde, ja chcę ci dać ubranie. I w ogóle to jest... O! Skóra węża. Można buty z tego zrobić. Dobra, dam to po prostu komuś innemu. Wiesz, ty jesteś małą dziewczynką. Nazywasz się Laki. Więc jako, że jesteś farciarzem, to dostaniesz ode mnie prezent. Jedyna ogarnięta osoba stąd postanowiła wyjść. I już z nami nie jest. Potrzebuję mojemu... Ej, bo ta wioska już z głodu wymrze niedługo. Jak to tempo się utrzyma... Zjadania... marchewek i ich produkcji, to... Dobra, mam nadzieję... Będę tego pilnował, żeby nikt tego nie zbierał, bo potrzebujemy naprawdę więcej nasion. Tutaj nawet nie mamy już co zasiać w tym momencie. Nie mamy nasion, nikt się nie zajmuje farmą. Oprócz mnie i tego typa, co wyszedł z gry. I to jest masakra. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się to wyrosnąć. Tu już nie ma prawie jedzenia. Oni zaraz w akcie desperacji będą stąd jedzenie brać. Ja jeszcze jako tak o sobie poradzę. Ja pójdę po pajsy po prostu. Ale coś czuję, że ta osada może wymrzeć, jak teraz nie zasadzimy nasion. Don't take this carrots. We need seeds. Potrzebujemy nasion. I to bardzo. Bo nasza wioska umrze. There are none around. Nie ma w ogóle żadnych dzikich niedaleko nas. Musimy po prostu dać tym wyrosnąć i ich użyć. Nie mamy innego wyboru. Więc teraz jedyny sposób, żeby wyrosnąć wioskę. Wioskę i dziecko. Ja ci dziecko nie nakarmię niestety. Chciałbym, ale nie jestem w stanie. W ogóle tam bezimienny kuzyn biega. Dobra, myślę, że dam tym sobie wyrosnąć. To zacznę zrywać. Boję się tylko, że jak on zobaczył, że to robię, zaraz ciachną. Zacznę robić to samo. Ja muszę chociaż tych pilnować, tego jednego rzędu. To jest najważniejsze, żeby ten jeden rząd tutaj został. Resztę sobie mogą brać nawet, mi to nie przeszkadza. Powiem... Dobra, muszę ich wszystkich instruktorzować. To jest ta Mimi, której chciałem dać ubranko, ale ona uciekła mi i nie dostała ubranka przez to. Dobra, ona poszła po dzikie. W końcu ktoś, kto chce pomóc mi przy tej wiosce. Bo tamten już się poddał, tamten po prostu postanowił, że już wychodzi. On już ma dość.
Kurde, tutaj biegam z koroną, to trochę mnie to zobowiązuje teraz, żeby tu bardziej pomagać przy tej wiosce. Dobra, ja dam tym wyrosnąć z tej strony. O nie, on biega z łukiem. Mam nadzieję, że ten łuk jest na zwierzęta, a nie na ludzi. Kurde. W ogóle ciekawe, za ile my umrzemy. Jeszcze jestem w takim wieku, myślę, do 50 bym powiedział, się nawet zbliżam teraz. W ogóle ktoś umarł. Don't take this. Dobra, będę tego pilnował. Nawet kosztem mojego życia. Tylko żeby tego nikt nie zerwał. Musimy utrzymać tą wioskę przy życiu. Od tego, czy to ktoś to zerwie, jest bardzo duże... O, znalazła. Nice. Good job. Ładnie, ładnie. No widzicie, to takie dzikie, to nam nie starczą też na długo. Cysterna... Ej, dobra, ktoś napełnił cysternę. Fuck yeah. Ktoś inny niż ja to zrobił. I mój kuzyn, który był bardzo pomocną osobą w tej wiosce. A tak naprawdę poza tym kuzynem, to nikt się tym nie zajmował za bardzo. Tam czasami jakieś dzieci biegały, pomagały, ale nie wiem, czy ci ludzie to robią tak naprawdę. Ten biega z łukiem. Bez jakiegokolwiek powodu. Mój pra siostrzeniec. Ja jestem jego great uncle. Ciekawe, jak on to musi czuć. Czekajcie, powiem mu, żeby take card. Dobra, mamy nasiona. Tego potrzebowaliśmy. To trochę nam nasion zapełni. Mimo wszystko. Dobra. Wiem, że ziemia się zepsuje. Ja bardzo... Ej, w ogóle mi już pasek głodu znika. My się bardzo starzy robimy. Kurde, już dużo życia chyba mi nie zostało. Ja teraz tak patrzę, a to mi pasek z głodu się już zmniejszył. Prawdopodobnie w tym odcinku myślę, że umrzemy już ze starości. Już jestem dosyć starusieńki teraz. Więc dużo życia już nam tutaj nie pozostało. W ogóle gdzie to nasienie mogę położyć? Ej, nice! Patrzcie, ile ona nasion po prostu tu pozdobywała nam. Kurde, ja tutaj muszę zajadać się cały czas czymś. Biegam z tymi skórami królika w plecaku cały czas też. Nie wiem, po co to robię. Gdzie są... Here. Ktoś inny je wziął. Dobra. Na szczęście mamy teraz wodę. Tylko muszę te marchewki tu pozabierać. Bo one zaraz się wzrosną w te wyższe. Ale problem z jedzeniem został rozwiązany. Na moje stare lata zagadka wielkiego problemu udało się ją rozwiązać, naprawić. Teraz trzeba zadbać o to pole dla przyszłych pokoleń. Patrzcie, co oni są młodzi. Ma jeszcze tyle życia przed sobą. A tutaj jestem taki stary ja. Patrzcie, jaki stary dziadziuś z nas jest już. Już jesteśmy w końcówce naszego życia. Dobra, na koniec życia myślę, że możemy sobie troszkę odpuścić farming. I po prostu zająć się innymi przydatnymi rzeczmi. Czekajcie, zjem tą marchewkę. Ogólnie pościągam te rzeczy. Dam to dzieciom. My już tego nie potrzebujemy tak naprawdę. Niech ktoś inny sobie to pozbiera. Ja i tak już niedługo umrę. Już moje ostatnie chwile nadchodzą. Gonna leave you guys soon. Już niedługo umrę ze starości. Mój szósty kurzyn też. Też już on w ogóle z nożem w plecaku biega. Love you guys. Idź umrzyj na cmentarzu. Tu jest Apollo starszy. Jesteśmy teraz starszym wioski. On jest młodszym Apollo w ogóle. Lots of Apollos. Dużo Apoli jest teraz. W tych czasach. Dobra, ogólnie to ja pójdę sobie po jedzenie jeszcze.
Jeszcze chcę pożyć, ile możemy pożyć, tak do końca życia. Nie chcę umrzeć przedwcześnie. Ale to chyba było dobre życie. Ogólnie nasze życie się już kończy. Myślę, że przy 4 kwadracikach mniej więcej umrzemy. Już dużo tego życia nam tu nie pozostało, więc w takim razie. A najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że reszta tych będzie się dalej tutaj zajmować tą osadą. I dbać o nią. Mam nadzieję! I będą mieć następne pokolenia, które będą tu żyły. Właśnie chyba ktoś tu umarł. Dobra, na szczęście nas taki los nie spotkał. Przeżyliśmy tak długo. Całe nasze życie. Myślę, że i tak pomogłem tej wiosce sporo. Tyle co tutaj w farmingu nauprawiałem. Teraz patrzcie, teraz nikt nawet tego nie robi. Ja już tego nie robię. Mój drugi kuzyn tego nie robi. To teraz... Nie, no mam nadzieję, że w taki głupi sposób nie wymrą, bo to tak się wydaje, ale to jak nikt się tym nie zajmuje, to jest dosyć łatwo umrzeć przez to. Wtedy. Ja tu w ogóle już taki jestem zmarszczony, stary. Na końcu samego życia. A w ogóle ona wzięła koronę. Ode mnie. A patrzcie, a tutaj Mimi, to jest ta kuzynka, która chodziła, zbierała karoty. Ona już teraz stała się dorosła. Pamiętam jeszcze jak była dzieckiem. Już teraz ma własne dzieci. Tak właśnie postępuje cywilizacja. Ja tutaj w ostatnich moich chwilach jeszcze sobie zjem. Moja siostra jeszcze tutaj żyje. Sis, I'm gonna leave you soon. Siostro, niedługo odejdę. I don't have much life left. Już niedużo życia mi zostało. Już są nasze ostatnie chwile na tym świecie. Ona też niedługo umrze. Kurde, skończy się nasze życie. Już naprawdę, to już są teraz końcówki. Już zostały nam ostatnie kwadraciki. Ostatnie faktyczne momenty życia. Bye, grandma and uncle. A co jest w ogóle jego babcia? Już zaraz umrzemy. Już ze starości, już nie z głodu, po prostu ostatni kwadrat życia nam został. You guys. Wszyscy się dzielą miłością. Jaki klimat po prostu powstał. Ja już teraz na chapczywego będę jadł te marchewki, tylko żeby jeszcze przeżyć chociaż chwilę. Wolę też się tutaj za bardzo nie ruszać. W ogóle tacy zmarszczeni, zgarbieni. Chodzimy. I chyba troszkę... Problem z marchewkami się zrobił, widzę. Tutaj nie ma za dużo marchewek. Mam nadzieję, że oni sobie to poradzą. Hopefully. Nie, chciałem jej powiedzieć, że reinkarnacja naprawdę istnieje, mam nadzieję. Ale sobie poszła, nie posłuchała mnie. Ej, nie mogę zjeść. Ej, dobra, mam 4 kwadraciki. Chyba już ostatni ten etap. Przed naszą śmiercią jest teraz. Ale nam teraz szybko głód spada. Teraz mamy tak nam szybko głód spada, jakbyśmy byli niemowlakiem. Ogólnie. Nie, no nie chcę z głodu umrzeć, a tu nie ma jedzenia już więcej. Nie mówcie mi, nie, umarłem ze starości. Kurde. To jest koniec naszego życia jako Apollo, gdzie żyliśmy w pustynnej osadzie. Tyle. Nasza przygoda się w końcu skończyła. Więc tak, pamiętaj, to będzie krótszy odcinek ogólnie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to jakoś, ale jako, że umarliśmy, to taka to dramatyczna chwila teraz. Po prostu smutna muzyka i wszystko. Ale tak czy siak, pamiętajcie, że jeśli odcinek wam się spodobał, to możecie rozważyć subskrypcję. A jeśli po prostu chcecie mnie wesprzeć, chcecie, żebym był tak zmotywowany, jak się tylko da, to nawalajcie te lajki tak bardzo mocno. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. My zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Cześć!